co najwyżej do niego dojdziemy. No spoko. Jutro też jest dzień. No jest. Której masz czas? Always, mate. Jutro bym był wdzięczny, jakbyś był po południu. Ej, sorry. Dobra, spoko. To i tak nic ważnego nie było. Tu jest ten śmieszkowaty secret. Czekaj. O, Scrapjack. Tu. Uciekające HP. Hi. No, ja to znam. Sirius sama pierwsze starcie. Coś mnie bije. To jest samo do snajperki. Lepiej wziąć je od razu, bo jak tam Scrapjack rozwali i przejście to... Tu powinno być. O, jest. Fajnie. To tylko 3 naboje, ale zawsze coś. I rozwalili. Ej, dupa. Dobra, trzeba zabić tego gościa. Buzi. Chwila. Macie. Ryj. Moja propozycja jest taka, żeby się zabić kamikadze i przebić się do przodu. Dobry plan. Może te kamikadze się rozbią w randomowych miejscach? Nie, one się zaraz skończą. Ja to bym HP potrzebował, nie? Byłbym wdzięczny. Trochę. Dawaj, raszuj stary. Dobra. No tu nie ma co. Ale taki rozpierdol, że aż mi FPS-y spadają. I? Skrapczaków. Jezu. Nawet nie wiesz, ile ja bym oddał za ammo do minigana, nie? Ja też. Póki co mi się nawet rakietnica skończyła. Mam? Póki co to mi się nawet rakietnica skończyła. Nie? Dobra, stary. Do przodu. Zapierdzielaj. Nie miałem takiego kryzysu z amunicją. Nie, wyrąbane. Nie zabijam ich nawet, po prostu cisnę do przodu. Mówisz? Mhm. Ale to jest serio, sam to trzeba zabijać. To można zabijać się z tej strony. No i mnie zdeptał jeszcze biomechy. Elo.
tu już będą mopki. Jego jesteś? Jestem. Tylko powiedz mi, jak tutaj się przychodzi. Dobra. Nieważne. Nigdy nie lubiłem tego momentu. Jest beznadziejny. Każde kanały są beznadziejne. Zgadzam się. Jedyne momenty, które powinni wypieprzyć z tej gry. Nawet mogli dać wejścia Call of Duty. Więcej Call of Duty. Próbuję znaleźć pieprzone przejścia. To nie tu. Fuck. Znalazłem pilsa z 1 HP. Tu żadnych tych wtyczek. Coś mi tu nie gra. Zawsze się tu gubię, nie? O, jest, dobra. Fajnie, ja się cofnąłem. Dobra, które to było przejście? W tym momencie ci nie powiem, stary, bo uciekałem przed mapami. Daj mi chwilę. Bo mam wyjście. Jest wreszcie światło. Oj, więcej dewastatora. I skrabżak, na dzień dobry. Dzięki za przerwanie mi animacji. Przepraszam. Chciałem, że potrzebowałeś pomocy. Czekaj chwilę. Ja muszę sobie coś... Muszę sobie mikro trochę czułość zwiększyć, bo moi rodzice poszli spać. Moi też. Moment, daj mi chwilkę. Dam ci nawet dwie. Dobrze, dziękuję. Jeszcze do kibelka zeskoczę, dobra? Proszę cię bardzo. Tak, dziękuję, więc ze dwóch.
No to trzeba pokierować grę samemu przez chwilę. Ale Amado Devastatora to jest coś, co zawsze jest w cenie. Cleary skrojony. To był Scrubby, jak dobrze pamiętam. Właśnie. Zapoznajmy się z nim bliżej. Coś czuję, że Diego będzie musiał ostro popierdzielać. Dobra, my friend, już bym wróciła. Co tam? A spoko, ja tu se zabijam kosmitów. Nadciągam, my friend. Kurwa małpy. Nie, tych kosmitów nie chcę zabijać. Kurwa jebany kok szkoda, nie jakiś czupakabry. No i kupię małą paskację na mnie. Leci na ciebie. Używa, żeby zaraz nie odleciała z rakietnicą w głupi. Mówisz, że będzie miała rakiet... rakiet napędowy. Napęd rakietowy. I... Dobra, więc gdzie ty tam, ziomek szumił, jesteś? Ja wykonuję Mission Impossible. No z tego co widzę, to mi nie do bitków zostawiłeś. No trochę. Hehe, w seriosie sam drugim starciu był taki sekret, że jak pociągniesz za ogon jednorożca, to dostajesz stratę z dupy. Pokażesz mi te wszystkie robienie sekrety, bo ja ich nie znam w większości. Dobra. Który wziąłeś ten? Medalik? Jeszcze żaden. Dopiero keycarda biorę. Easy. Tak. To byli Syrianie. Tarasa to była Syrianie. No, tak. Wszystko się składa do kupy. A wiesz, że Medalik też jest Syrianem? Jebany. Tego co ty nie wiedziałeś? Wiedziałem, co nie zmienia faktu, że jest jebany. Mam coś dla ciebie.
Zawsze kiedy strzelam z kanonbala, mam ochotę grać w kręgle. Tak jak się. Jakby nie było, to grasz w kręgle strzelając z kanonbala. Niby tak. Speedrunuje trochę, hehe. By the way, tu jest ten ammo do kanonbala w sekrecie, tylko nie wiem dokładnie na którym słupie. Dawaj tego kurwa ptoszka. To jest moneta z Horusem. Pół ptakiem, pół człowiekiem. Powiem tak. Też bym chciał mieć pół ptaka. W sensie połowę. Nie, wróć, źle to powiedziałem. Też bym chciał mieć po. Nie, chciałbym. Chciałbym, żeby połowa mnie to był ptak. Tak to powinno zacząć. O, czemu mnie wyrespił aż tutaj? Ja wiem jedno. Pada. Mam klucz Ozyrysa, możemy pierdzielać. Ja potrzebuję amunicji eksplodującej. Nie ma kwasu, idziemy. Gówno, trzeba ammo zgarnąć do cannonballsów. Nie wiem, czy pamiętasz, ale my za niedługo będziemy w misji, gdzie musimy broń jądrową zbierać. Jaką broń jądrową? Nie, broń na nowo zbierać. No i chuj. Dobra, w sumie. Dobra. Bo mnie to zabijają za chwilę. O, Diego. Kocham cię, przyjacielu. Lecę nad tobą. Siemanko. Wypadłem poza mapę. I zrespiło mnie u góry. Au. Ja się nie pytam, co tu się odjeba. Ej no, weź tam odpal tą godstękę. Czemu cię wypiprzyło 300 metrów? Bo jak spalam, to ciebie to ginę. No nie, teraz to przeleciałem przez windę nawet. To jest magiczna moc Gwedaj. To jest morderca kart graficznych. Jeronimo. Co jest? Diego? Słucham. Coś się popsuło. Ale aż tak? Winda się zrespiła i mnie wyrzuciła. Nie wiem, że w tą grę. Dobra, czekaj na mnie tam. Ta winda leci? Jest. Jaka winda? A. Ty kurwo! Ty lewacka skurwiała cipko. Ja teraz tam sotnie wyjdę, ty zjebie. Zgiń kurwa.
No i chuj, i dziura. Gdzie ty jesteś? No ja już nie wyjdę stąd. Jak nie wyjdziesz? Winda do ciebie jedzie. Wow! Stary, jak to leciało. Twórcy przewidzieli tego trolla. Ale może przyznać, że winda, respiąca się winda, która mnie wyrzuca w przestworza, była czymś pięknym. Nie ma za co. Będziesz to musiał później zobaczyć na filmie, coś pięknego. Tak, oczywiście, zobacz. Te grafiki mi się zbugowały, nie? Witamy w Siriusie. Tak, jak Bibiga. Dobra, skończmy ten level. I przeresetujemy, albo skończymy sobie, albo przeresetujemy grę po prostu. Nie, no dobra, skończymy na dzisiaj. Dam radę. No spoko. Dobra, dawaj, co tu ma najebać. Dobra. Jakim arsenałem dysponujesz? Aha, ej, mam minus 1 C4. W sumie to nie mam totalnie nic, już idę po C4. Ten Krum to taki kozak, a w serio sam je w drugim stracił, to była taka pustitwa. No. Gdzie on jest? Aha. Au, a mi wyjebał. Hehe, jak Hanka w kartonie. RIP FPS-y, nie? W tym dymie. Pytanie. Odcinamy mu łeb? Możemy. To dawaj. Aha. Teraz. No to złap go może. I fakt. To jest dobry pomysł. Idzie. Chwila, muszę podać Sandrze jej numer telefonu. Nie ma to jak z kamiennego stwora wypadać i krew. No, ale on... Kurę ma kamienną. Wnętrze ma ludzkie. O proszę. Taki ludzki trochę ten stwór. Hehehe. Hehe. Jak ma bydlak albo otwór z jednej i drugiej strony. Kamienny chuj. Czaisz? No, taki kamienny, trochę no, wielki, to... wielki betonowy chuj. Teraz wyobraź sobie, że tak musi za każdym razem na plec pękać, żeby się wysunęło. Nie chcę sobie tego wyobrażać. Ja też nie, ale wyobraź sobie. No, widzę. Au. Kurwa, sika śnieżycą? Lawiną? Kończymy imprezkę na dziś. No. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i hejka. Na razie.